Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dzień dobry, panie prezesie, witamy. Dzień dobry. Samolot tanich niemieckich linii lotniczych Germanwings, to są linie, które należą do Lufthansa, rozbił się wczoraj we francuskich Alpach, zginęło 150 osób. Takie są e, dotychczas informacje i to się raczej e, nie zmieni. Pan jak słyszy wiadomość o kolejnej katastrofie lotniczej, to co pan sobie myśli? O i kolejnej, no, nie ma też tak dużo informacji o tych katastrofach. Pamiętajmy, że to się tak razem jest. No tak, no bo jeżeli ginie sto kilkadziesiąt osób z, w jednej chwili, no to jest to spektakularne. To budzi zawsze emocje, także akurat branża lotnicza jest taka zresztą, dlaczego terroryści atakują branżę lotniczą. Bo jest to spektakularne. Mhm. A to jest jakiś taki, myśli sobie Pan. O że znowu będą jakieś zachwiania, znowu będą mówić, że te samoloty to niebezpieczne. Nie, nie, to nie jest tak. To jest po prostu, to się stało. To się stało, to trzeba wyjaśnić, trzeba się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało, bo ten wypadek, jak każdy, ma swoją tajemnicę. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszym świecie... Nie odejdziemy i nie uciekniemy od latania. Te dystanse, które musimy pokonywać, zmuszają nas do korzystania z transportu lotniczego, i tu chyba o wiele ważniejsze jest, żebyśmy się skupili na rozwikłaniu przyczyn tej katastrofy i na poprawieniu systemu, żeby nie doszło do takich. No właśnie, niewiele wiemy, to prawda. E, specjaliści się dziwią, że załoga nie podjęła, to jeden z, z specjalistów wcześniej wyraził, nie podjęła świadomych działań dla ratowania samolotu. Osiem minut ten samolot podobno się zniżał i nie było żadnego kontaktu. Wieża próbowała nawiązać kontakt. Niech pan opowie tak w najbardziej obrazowy sposób, jak to jest z tymi samolotami. Oprócz tego, że my możemy w internecie obserwować, że te samoloty gdzieś się przemieszczają, to e, jaką się ma kontrolę nad takim samolotem? Wieża... Jak, jak, kiedy go widzi, a kiedy go nie widzi? Nie, nie, no. Wieża, jeśli chodzi o e, pokrycie radarowe, czyli wieża na radarach, e, kontrolerzy radarowi widzą go cały czas. Jeżeli transponder trans nadaje sygnał, to ten samolot na ekranach radarów jest. Natomiast tu tajemnicą tej katastrofy jest oczywiście brak kontaktu między załogą tego samolotu a kontrolą ruchu lotniczego. No i to jest pierwsza zagadka. Jak patrzymy na parametry tego lotu, to wygląda to na typowe zniżanie świadome, spokojne, związane z dekompresją. Zazwyczaj to się tak dzieje. Jeżeli jest gdzieś dekompresja, to należy obniżyć ten pułap z tych 12 tysięcy gdzieś do 4 tysięcy metrów, po to, żeby oddychać. Teraz różne rzeczy się mogły stać. To jeżeli mamy zniżanie i mamy to zniżanie nagłe, i mamy bez kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego, to to oznacza, że tam się coś nagle stało. Piloci w pierwszej chwili muszą reagować przede wszystkim nad tym, żeby opanować samolot. Dopiero gdzieś tam drugim czy trzecim elementem jest wołanie o pomoc i dawanie sygnału. Także nie wiemy, co się stało. Dekompresja też zwykle, jeżeli to jest oczywiście, bo to hipoteza jakaś o tej dekompresji, e, może też spowodować nawet, że tego tlenu zabraknie dla załogi też. I wtedy być może wygląda to właśnie, bo tutaj mamy kolejny element, że ten samolot się zniża, zniża i uderza w skałę, właściwie tak, jakby sobie sam leciał na autopilocie, prawda? Także to, to są elementy, które, no, dwie czarne skrzynki. Musimy usłyszeć to, co się działo w kokpicie, musimy zobaczyć parametry lotu i za chwilę będzie, wydaje się, wszystko wiadomo. Panie prezesie, a jakie ma znaczenie to, że to są tanie linie lotnicze? Żadnego znaczenia to nie ma. Dzisiaj w transporcie lotniczym właśnie tanie linie muszą o wiele bardziej inwestować w bezpieczeństwo niż tradycyjne, wbrew pozorom. Bo wszyscy właśnie mamy takie skojarzenia, że tanie to nie na, na czymś, czymś trzeba oszczędzają. No właśnie, w związku z tym proszę zwrócić uwagę, jakbyśmy spojrzeli na tanie linie na świecie to one mają najnowocześniejszą flotę. Tanie linie na świecie, nawet ze względów ekonomicznych, wymieniają tą flotę co jakiś czas, na zasadzie tak jak nowy samochód. tak Nie pozwalamy, żeby on się zestarzał, bo on wtedy jest droższy w eksploatacji, więc wymieńmy go szybko. E, I tutaj tanie linie naprawdę w tym modelu biznesowym zupełnie w innych elementach e, oszczędzają te swoje... Nie te na swoje samolocie, nie na bilety. bezpieczeństwie, nigdy nie na, na przeglądach? Nigdy na bezpieczeństwie i nigdy na samolocie, bo wiedzą również, że taka, taka, taka katastrofa lotnicza z powodów właśnie takich oszczędności na bezpieczeństwie, to jest koniec danej linii lotniczej. Mhm. A jak to jest z wiekiem tych samolotów? Jakoś tak człowiek sobie wyobraża, no ma, mamy samochód, no pewne rzeczy można w tym samochodzie wymienić, no, ale osiąga on pewien wiek, on jest po prostu stary. A przy samolotach mówi się, że mogł, że mieć 30 lat i on wcale nie jest taki stary. Zgadza się, no, powiedzmy sobie tak, ten wiek 30-letni samolotu, ten akurat miał 25, 24, 24 mhm. tak? Ten 30-letni, to jest taki wiek, kiedy... Te samoloty się wymienia. Natomiast co 6-7 lat praktycznie robi się remont generalny takiego samolotu. Wymienia się podzespoły i ten kadłub sprawdza się również, czy on dalej spełnia swoje wartości, czy on może latać, czy nie. Także no, powiem tak, 30-35 lat to się wymienia. Ja myślę, że tu obrazowy, najbardziej obrazowy przykład jest taki: Air Force One jest starszy niż ten samolot, który spadł. No tak, tak. tak to, to, to oczywiście jest porównanie, które z nas ale, przemawia. Ale, ale to przemawia na wyobraźnię, bo to też pokazuje przecież, nie zależy Amerykanom na to, żeby ich prezydent spadł. Więc, więc e, oczywiście, co innego jest kadłub samolotu, co innego silniki. Silniki po zużyciu, po kilku. Kilkunastu, kilkunastu tysiącach przelatanych godzin są wymieniane pod zespoły, w pewnym momencie kończą swoją żywotność i są wymieniane na nowe. Natomiast to nie ma nic wspólnego z kadłubem. Mhm. E, jakieś zachwiania y, możliwe są na lotniskach, zarówno w naszym, w Gdańsku, jak i w ogóle europejskich po, tym, nie po tej katastrofie? Nie przewiduje katastrofy. Zdarzają się na całym świecie. One się zdarzają. To jest chwila ciszy, spokoju i oczywiście wyjaśniania przyczyn. To jest oczywiście wielki, wielki sprawdzian dla służb, dla służb, które muszą zatroszczyć się teraz o rodziny, muszą, jak Państwo widzicie, w tym szumie medialnym, bo to zawsze po katastrofie powstaje taki szum medialny, dobę zajęło dojście, kto leciał na pokładzie samolotu i zawiadomienie bliskich tych rodzin. Dobę, gdzie powiem, że ta lista pasażerów, którzy lecą, ona jest. Ona jest w systemie, ona jest na lotnisku, ona przewoźnicy ją mają. Natomiast oczywiście tutaj znowu najpierw rodzina się musi dowiedzieć. I, I to też pokazuje przy dzisiejszym systemie zakupu biletów, gdzie możemy kupić bilety w domu, możemy w biurze podróży, z wielu różnych źródeł, jak trudno jest dotrzeć w ogóle do tych bliskich osób. Także e, tutaj najważniejsze, bo ja myślę, że z każdej katastrofy e, jedna rzecz jest najważniejsza. I i, I właśnie ta, i to jest taki, taki promyk na przyszłość, że ta, konkre ta konkretna rzecz, która się tam stała, ona się już nie powtórzy. Bo zwykle po katastrofach jeżeli to się dzieje, jeżeli błąd ludzki, wprowadza się procedurę, by wyeliminować ten błąd ludzki. Jeżeli coś się stało technicznego z jakimś elementem samolotu, to wprowadza się we wszystkich modelach tych samolotów jakieś, jakieś unowocześnienie związane, żeby, żeby już ten element się nie zepsuł, nigdy w taki sposób. No i to są takie elementy, jedyny, jedyny pozytyw, który możemy tutaj wyciągnąć. A pozytywy. proszę mi powiedzieć, jak się zachowują ludzie po takich katastrofach? Zarówno piloci, jak i pasażerowie są tacy bardziej, nie wiem, nerwowi. Przy wylotach bardziej ostrożni, nie wiem, na lotnisku wypytują, wszystko chcą sprawdzać, oglądają samolot. Mamy coś takiego? Znaczy, ja myślę, że to powinniśmy spojrzeć nawet na ten typowy przykład z kierowcami samochodów. Jak się zachowujemy po stłuczce czy po jakimś incydencie drogowym, który mamy? E, on działa na nas ile pół godziny, godzinę, dzień, dwa. Po trzech dniach już czasami przy stłuczce wydaje nam się, jeżeli za szybko jechaliśmy, że już będziemy jeździć zawsze 50 na godzinę w mieście. Po dwóch dniach już o tym nie pamiętamy. To samo, to samo w branży lotniczej. To jest pewna rutyna w lataniu, także dla pilotów nie ma żadnego wpływu na to, że była katastrofa i oni dzisiaj będą, nie wiem, bardziej ostrożniejsi. Może, może jest ten pewien no cześć, moment, kiedy, tam tą rutynę, kiedy tą rutynę latania. jak będą mm -hmm. sprawdzać, to z, z, zrobią z większą atencją, ale ja nie przewiduję. Oczywiście pasażerowie, to najbardziej wpływa na pasażerów, bo pa pasażerom ta katastrofa działa na wyobraźnię. W związku z tym jest ta chwila zastanowienia, ta chwila zadumy, ale ona też nie wiąże się ze zmianą środka transportu. Nie, najlepszym... nie, nie są zwracane bilety, i nie przesiadamy się na autobusie. najlepszym. Najlepszym przykładem jest World Trade Center i 11 września. Przecież to była taka katastrofa. To właściwie bomby lotnicze, używane ludzie jako bomby i co się stało? Po tygodniu, po dwóch wszystko wróciło do normy. Świat zaczął funkcjonować dalej, bazując na transport. Czyli też o tym mówimy tutaj, Tomek mówił w programie, że mm, wypadki lotnicze, czy że w ogóle transport lotniczy jest wciąż jakby najbezpieczniejszym e, statystycznie. Statystycznie, no właśnie. ale też. Tak ja wczoraj myślę... bardzo ciekawą daną usłyszałem w telewizji francuskiej. W zeszłym roku na 2,5 miliona... Operacji zdarzyła się katastrofa. Czyli 2,5 miliona lotów, tak. żeby zdarzyła się katastrofa. A pomyślałam sobie dzisiaj coś takiego, że to jest może tyle specyfika, że w przypadku wypadku lotniczego właściwie ludzie nie mają szans, tak? Nie wiem, wypadek drogowy, autobusowy, nawet morski. Słyszymy Morskim o tym, jaką mają ale słyszymy o tym, że się jacyś ludzie ratują. No, ale W to... przypadku samolotów nie. Ale nie, 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 to się nie zgodzę. Ostatnia katastrofa w Azji, ten samolot, który spadał, potrącił skrzydłem taksówkę, to przecież jak już zobaczyliśmy o, na filmach, wydawało się, że aż niemożliwe, żeby ktoś przeżył. Okazuje się, że, 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 że przeżyło kilka ale to chciałam inne pytanie. Czy Pan kiedyś szansę. dojdziemy do tego, że czy, czy w ogóle, nie wiem, są tacy, którzy myślą nad takimi systemami, kosmicznymi materiałami, nie wiem, coś, co będzie mogło nas uchronić? Znaczy, czy to jest raczej niemożliwe? Znaczy ja powiem tak, no przy prędkości 800 1000 km na godzinę nie ma jeszcze materiałów, nie wynalazła ludzkość materiałów, które mogłyby nas bezpiecznie ochronić i spowodować, że, że będziemy czuli się bezpieczni. Także no tutaj jest ten troszeczkę tego łotu szczęścia też. Spotykamy się w takim szczególnym dniu, ale właśnie powiedzmy coś na koniec, coś przyjemnego i sympatycznego. Powiedzmy o la, lecie. Jak będzie wyglądało lato, jeśli chodzi o połączenia z Gdańska? No będziemy będziemy, będziemy latać, będziemy latać, to jest najważniejsze. A się ciągle latamy? Ciągle latamy. Ciągle nie jest nas mniej, tylko coraz więcej. Nie ma, nie ma żadnych, cały czas więcej osób, i to nie są żadni emigranci, którzy latają, także to, są, to jesteśmy my, którzy latamy po Europie, bo zmienia się nasz sposób podróżowania po Europie, bo zaczynamy powolutku traktować e, samolot jak autobus, i chyba to jest przyszłość, i, i to jest ten, ten, ten trend, który będzie. My będziemy korzystać coraz więcej z transportu lotniczego i będą zdarzały się takie incydenty, natomiast to będą tylko i na szczęście, Incydent. Jakieś ciekawe kierunki? ciekawe kierunki Cały lata? czas praktycznie już mamy ponad 60 kierunków bezpośrednich. Ja bym promował i osobiście polecał tego lata Maltę. Malta jest fantastyczna, zapraszam na Maltę. Tania linia lotnicza, więc tanie bilety. To bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, natomiast Maltę bym preferował. No i oczywiście latanie po kraju. To jest coś, co testujemy praktycznie. Ryanair testuje od roku. No i zobaczymy, bo tutaj cały czas walczymy z, ze słynnym Pendolino. E, może na Warszawie e, przegrywamy, ale już na połączeniu do Krakowa zdecydowanie wygrywamy, więc lato czeka nas połączenie z Gdańska z Wrocławiem. Praktycznie to jest taki test, i myślę, że jeżeli ten test się uda, jestem przekonany, że się uda, to spodziewam się w przyszłym roku dosyć dużego wysypu połączeń, może częstotliwości większej na połączeniach północ-południe. Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.